Cześć, witaj serdecznie, z tej strony Darek z Enlinado i chciałbym zaprosić Cię do małej zabawy. Z tą zabawą możesz zweryfikować poniekąd swój angielski. Możesz w końcu zastanowić się, czy ja faktycznie umiem ten angielski na tyle, żeby się gdzieś dogadać, żeby przetrwać, żeby móc go użyć, czy po prostu mam jakieś certyfikaty, tam zdane różne egzaminy, ale raczej mi się to nie przyda w życiu. Nie przydaje. A jeśli nie, to może jakoś można to zmienić. Zatem zobacz to nagranie, na początku dokładnie wyjaśnię, na czym to polega i baw się dobrze. Czy przetrwasz w anglojęzycznym mieście? Mam dziś dla Ciebie małą propozycję zabawy, coś podobnego, co robimy na poniedziałkowych live'ach na Facebooku. Ale jest to przede wszystkim możliwość zweryfikowania własnej wiedzy w zakresie angielskiego. Takiej wiedzy praktycznej. Na ile ja jestem w stanie dogadać się po angielsku? Przedstawię Ci kilka sytuacji poniżej, które będą wymagały od Ciebie podjęcia jakiejś akcji. Jak sobie z tym poradzisz? Przyda się tutaj nie tylko wiedza, ale też spryt, nasze rodzime kombinowanie i też logiczne myślenie. A zatem wczuj się w tę sytuację i wybierz jedną z proponowanych opcji odpowiedzi. Możesz też punktować swoje odpowiedzi. Za każde A dostaniesz 3 punkty, za B 2 punkty, a za każde C 1 punkt. Jedziemy! Wysiadasz ze środka komunikacji miejskiej. Padła Ci bateria, nie możesz skorzystać z tłumacza Google i nie znasz tego miasta. Słyszysz tylko, że rozmawiają tam po angielsku. Nie masz żadnego punktu odniesienia. Co robisz? A. Potrafię bez większych problemów zapytać w miarę poprawnie i kulturalnie o to, w jakim mieście się znajduję. Mogę wyjaśnić, że jestem turystą i szukam drogi. B. Potrafię okrężną drogą zapytać o to samo co powyżej, być może niepoprawnie, ale nadal mój rozmówca będzie w stanie zrozumieć. Bez większych oporów próbuję nawiązać kontakt. C. Mam blokadę, wpadam w panikę, nie powiem ani jednego zdania, ani słówka. Ogranicza mnie strach i nie wiem co dalej zrobić. Jaki byłby Twój wybór? Możesz teraz zastanowić się chwilę i wybrać coś z powyższych propozycji. Jeśli wybierasz opcję A, prawdopodobnie bez większych problemów możesz powiedzieć zdania w stylu: Excuse me, I got lost. I'm a tourist and I'm not sure where I am. What is this place? Można też na początku zapytać, czy ta osoba, nasz rozmówca, w ogóle mówi po angielsku. Do you speak English? Can you understand English? I wiele, wiele innych propozycji. Jeśli jednak Twój angielski jest na nieco słabszym poziomie, a mimo to próbujesz się dogadać, to tym bardziej plus dla Ciebie. Pocieszę Cię, że w podstawowych sprawach możemy dogadać się praktycznie z każdym człowiekiem na ziemi. 80% robi tutaj gestykulacja, ale słowa takie jak turysta, tourist, brzmią podobnie w wielu językach. A słówka jak city, place, where is są zrozumiałe nawet przez osoby, które nie potrafią biegle mówić po angielsku. Dlatego cokolwiek by się nie działo, rozmawiaj. Jeśli wybierasz punkt C, to prawdopodobnie brak Ci pewności siebie. Rozumiem Cię, natomiast musisz brać sprawy w swoje ręce. Brak podjęcia jakiejkolwiek akcji nie poprawi Twojej sytuacji. Dlatego działaj, próbuj rozmawiać, próbuj gestykulować i dorzucaj do tego mimikę, a z pewnością jakoś się dogadacie. Sytuacja numer 2. Podróżowanie to zakupy. Czy ja potrafię zrobić zakupy w anglojęzycznym sklepie? Ba, nic prostszego. Przecież mamy markety i sklepy samoobsługowe. Wchodzisz, bierzesz wózek, uśmiechasz się przy kasie, a na koniec wyjmujesz kartę płatniczą. Jednak są jeszcze małe sklepy, targowiska czy sklepiki osiedlowe, w których musimy mniej lub bardziej komunikować się ze sprzedawcą, bo ten podaje nam wszystko z zalady. Wyobraź sobie, że musisz kupić następujące rzeczy. Możesz za każdym razem zatrzymać to nagranie i zastanowić się, jak to powiedzieć. A zatem pierwsza rzecz to coś na obiad. Mogą być dowolne produkty. Nie wiem, co lubisz jeść. Po drugie, jakiś lokalny alkohol. Jednak musisz udowodnić, że jesteś osobą pełnoletnią. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią, a oglądasz ten materiał, to musisz kupić jakiś lokalny napój. Kolejna rzecz to jakiś lokalny przysmak. Ale wcześniej pytając o to, czy to na pewno jest smaczne. Następnie musisz zapytać, czy możesz zapłacić kartą płatniczą. I na końcu musisz poprosić o dodatkową reklamówkę. Jak sobie z tym poradzisz? A. Bez większych problemów wypowiem wszystkie zdania. Coś na obiad to na przykład: Good morning, I need some eggs and flour because I'm going to cook pancakes. Oh, I also need a jar of strawberry jam. Następnie: Could you recommend a good local alcohol? Yeah, I'm an adult, I'm 25. Następne zdanie na przykład: Which local food should I taste in your opinion? Is it tasty? Are you sure?
Can I pay with a payment card? No i ostatnie, can I get an extra plastic bag? Czy może wybierasz opcję B? Czasem okrężną drogą, czasem gestykulacją, pokazywaniem palcami czy słownikiem w telefonie, ale mimo to się dogadam. Znam podstawowe słówka, jak jajka, mięso, alkohol, który brzmi tak samo, jedzenie, więc jakoś to połączę. Bez problemu odpowiem na pytanie, ile mam lat. A kartę płatniczą można po prostu pokazać, zaś dodatkową reklamówkę można wyjaśnić gestami, więc na pewno sobie poradzę w tej sytuacji. C. Nie będę czuć się w takim sklepie komfortowo. Raczej będę ich unikać, nawet jeśli będzie to oznaczało przeżycie całego dnia o głodzie i nawet jeśli z tego powodu nie kupię nic lokalnego. A zatem jaka była Twoja propozycja? Lecimy dalej, do kolejnego zadania. Tym razem będzie nieco inaczej. Dla odmiany będzie to prowincja nieanglojęzycznego miasta. Pamiętaj, nieanglojęzyczne. Niech będzie to na przykład jakieś miasteczko w Chinach, czy gdzieś w jakimś innym zaciszu świata. Wiem, w tytule miały być anglojęzyczne, ale zasady są po to, by je łamać, dlatego słuchaj uważnie. Ludzie wydają się nieprzychylni w tym miejscu. Nikt nie chce się zatrzymać, wszyscy są zabiegani. Na pytanie "Do you speak English?" machają tylko rękoma i odchodzą. Na horyzoncie widzisz trzy miejsca. Do jakiego z tych miejsc warto się w Twojej sytuacji udać, aby zapytać o miasto lub drogę? A. Bank. B. Targowisko. C. Świątynia. I oczywiście pamiętaj, że uzasadnienie tych wyborów jest tylko moim przemyśleniem, wynika być może z moich doświadczeń i obserwacji, jednak sprawdźmy, czy nasze zdania będą w jakiś sposób zbieżne. Być może moje argumenty Cię przekonają. Jeśli nie, jeśli Ty masz inne doświadczenie, koniecznie podziel się tym w komentarzu. Jeśli wybierzesz świątynię, to jest to moim zdaniem kiepski wybór z kilku powodów. Ludzie raczej nie są przychylni do rozmów w miejscach, które są nacechowane zadumą, które mają służyć wyciszeniu, prawda? Poza tym turysta, delikatnie mówiąc, nie zawsze wpasuje się w klimat tego miejsca. O co chodzi? W wielu świątyniach panują różne zwyczaje. Na przykład nie powinniśmy mieć odkrytych ramion czy kolan. A plecak czy jakaś część garderoby może zostać uznana za nieodpowiednią. No chyba, że idziesz tam, żeby się pomodlić w sprawie rozwiązania Twojego problemu. To inna sprawa. Drugi wybór to targowisko. No dość kusząca propozycja i już nieco lepsza. Ludzie być może będą bardziej życzliwi, ale sprzedawcy nastawieni są tylko na jedno. Wydoić z turysty ile się da. Na pytanie "Where can I find a Polish embassy?" możesz usłyszeć odpowiedź "Cheap peanuts, my friend, my brother, taste it, it is the best." Oczywiście tak lekkim żartem. Poza tym panuje tam właśnie zgiełk, ciężko się skoncentrować i ciężko zebrać myśli. No i musisz dodatkowo rozglądać się, czy przypadkiem jakiś kieszonkowiec nie chce zapoznać się z zawartością Twojej kieszeni. Bank to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Po pierwsze, pracują tam ludzie wykształceni, więc z czystej grzeczności odpowiedzą na Twoje pytanie. Z pewnością mówią też przynajmniej komunikatywnie w języku angielskim, niezależnie czy są to Chiny, Singapur czy Włochy. Ba, nawet mają tam jakiś kawałek kartki i długopisu. Być może narysują Ci drogę, jakiś numer telefonu do ambasady, który łatwo znajdą, gdyż prawdopodobnie mają tam internet. Być może ten tip, lifehack przyda się Tobie w podróżowaniu. Bo komunikacja z ludźmi to także sztuka przetrwania. Warto myśleć logicznie i patrzeć nieszablonowo. I przejdźmy do kolejnego, ostatniego już pytania. Ostatnie pytanie zostawimy otwarte. Dam Ci możliwość wykazania się w komentarzu. Co Ty na to? Jednak zanim przedstawię Ci tę sytuację, przypomnę o zweryfikowaniu swojego wyniku. W opisie możesz znaleźć prostą interpretację. Pamiętaj, że to tylko mój opis, moja sugestia i analiza. Co z tym zrobisz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, dlatego nie traktuj tego w 100% poważnie. Raczej tak z przymrużeniem oka jako punkt odniesienia. Zanim odpowiesz na to pytanie, spróbuj podejść do tematu w ten sposób. Postaram się napisać coś po angielsku samodzielnie, na tyle na ile to możliwe. Wiem, że poprawność nie jest tu najważniejsza, a jedynie przekazanie informacji. A zatem do dzieła. Jesteś w centrum dużego, anglojęzycznego miasta i szukasz ulicy, która wygląda w taki sposób. Podpowiem Ci, że no, na polski byśmy to przetłumaczyli ulica Świętego Grzegorza, Saint George. A jak przeczytasz to 154? Wiesz, że znajduje się ona nieopodal wielkiego zegara, zaś na końcu tej ulicy jest jezioro, staw. No, taka po prostu woda. Szukasz tej ulicy, bo są tam podobno najlepsze sklepy z ubraniami. Jak to przekażesz? Jak wybrniesz z tej sytuacji?
Zatem na dziś to tyle. Daj mi znać, czy podobał Ci się taki materiał, taka zabawa. Mam nadzieję, że mimo wszystko udało Ci się tam znaleźć jakieś ciekawe frazy czy słówka, czy też poprzez moje zachęcenie Ciebie do wzięcia udziału w tej zabawie udało Ci się coś znaleźć na przykład przez Google Translate. A jeśli lubisz takie zabawy, chcesz sprawdzić ich nieco więcej, to w opisie znajdziesz co nieco dla siebie. Na dziś to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli chcesz zostać ze mną nieco dłużej, to koniecznie kliknij przycisk subskrypcji i zobacz też inne moje materiały, w których często rozważam na temat angielskiego. Pozdrawiam, cześć!